15, tak więc ja jak zawsze tutaj w poniedziałek jestem, ale dzisiaj ze mną dość wyjątkowy gość, który troszeczkę z takim powiem falstartem, ale pojawił się wreszcie, wyzdrowiał, bo ostatnio niestety jak tu mężczyzn wiecie, że przeziębienie zabija. Natomiast słuchajcie, chciałem wam wszystkim przedstawić osobę, na którą ja osobiście bardzo długo czekałem, czyli Janusza, który słuchaj przyjechał i tu pierwsza zagadka, zanim ja powiem pełną nazwą tego, przyjechał do nas z Warszawy, a dokładnie z Ejziku, w którym teraz przebywa. I taka szybciutka zabawa, czy ktoś wie, od czego jest ten skrót Ejzik? Napiszcie nam na czacie, natomiast ja będę przedstawiał Janusza dalej, za chwilę też ten skrót rozszerzymy, jeżeli, ale ja wiem, że się znajdą takie osoby. Słuchajcie, Janusz oprócz tego, że od lat jest fenomenalnym ekspertem zajmującym się między innymi programowaniem, ale nowymi technologiami, jak i słuchajcie, wszystkim, co jest związane z informatyką. No, pięknie, Dorota, oczywiście, że jest to ośrodek edukacji informatycznej z zastosowań komputerów. Tak więc już wszyscy wiedzą, Janusz rozszyfrował. Oczywiście, że tak. Ja to zrobiłem specjalnie, bo ja się zawsze mylę w tych nazwach. My tu z Januszem rozmawialiśmy też między innymi o konferencji w Radomiu, o którą nazwę znają tylko 3 osoby, ja przypominam, czyli organizatorzy. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że Janusz między innymi jest jednym z moich mentorów. Jak ja zaczynałem szkolenia w programie Mistrzowie Kodowania, tak też Janusza spotkałem w Krakowie na szkoleniu. Prowadził co prawda nie moją grupę, ale inną grupę, ale już wtedy widziałem, że to jest fachowiec, jak ich mało. I chciałem zacząć od takiej dość zabawnej historii, ponieważ jak wiecie, oprócz tego, że bywam tu z wami, także jestem autorem różnych kursów i tym podobnych i kiedyś dostałem taką propozycję napisać książkę do informatyki, ale słuchajcie, i to będzie naprawdę historia prawdziwa, odmówiłem, ponieważ stwierdziłem, że i tak nie dorównam Januszowi i chciałem tu wam pokazać teraz, słuchajcie, to jest mój egzemplarz, mam 2 książki podpisane, bo 2 Januszów poznałem w życiu, w sumie takim dziwnym trafem, Janusza Wierzbickiego, czyli naszego gościa, oraz Janusza Wiśniewskiego, który też pisze książki, ale ciut inne i od obydwu Januszów mam autograf, ja się tu pochwalę, tak szybciutko, czekajcie, o, tu jest, nikt nie widział, co mi Janusz napisał, bo to nie jest ważne, natomiast chciałem powiedzieć, że słuchajcie, Janusz jest naprawdę świetnym fachowcem i autorem Informatyka na czasie, którą, słuchajcie, możecie przeczytać sobie, jeżeli macie podręczniki od nowej ery do szkół średnich, o tak, Karlitanek też ma taką z dedykacją od Janusza, Darek ma z dedykacją, Janusz, ile tych dedykacji ty rozdałeś, tak więc... Ile się dało. No, ile się dało, ale wracam do setna, żebym nie przedłużał. Janusz również jest autorem książek do informatyki, między innymi, oprócz tego, że prowadzi wiele fantastycznych szkoleń i kursów. A dlaczego o tym mówię? Bo, ja już teraz powiem, ale będę powtarzał, jeżeli jeszcze nie macie tej książki, to możecie oczywiście tą książkę dostać i w Radomiu za 3 tygodnie zdobyć podpis od Janusza, bo Janusz razem ze mną będzie na konferencji w Radomiu, której nazwy nikt nie pamięta, ale słuchajcie, specjalnie dla was się przygotowałem. Konferencja, na którą zapraszamy z Januszem na swoje warsztaty oraz prelekcje, to jest nowoczesne technologie w służbie cyfrowej szkoły i administracji publicznej. Brawo. Tak to brzmiało. Brawo, bardzo dobrze to powiedziałeś. Myślę, że do tego jeszcze na koniec wrócimy, tak. Ale tu już przestań, bo ja normalnie się czerwienię, no i tyle. No i to, dobrą zapowiedź zrobiłem. Tak miałem ściągę, przyznaję się, Karolina, miałem ściągę. Ale to jeżeli chodzi o tytuł tej konferencji w Radomiu, normalnie nikt nie pamięta. Ja już was zostawiam w dobrych rękach Janusza, który pokaże wam ciekawostki, jakie można robić i czarować z Office 365. Tak więc Janusz, oddaję głos. Dzięki. A ja jestem z wami na czacie. Tak, ja czatu nie widzę, ale jak będziecie pisali, będą jakieś pytania, to jestem pewien, że zostanę odpowiednio powiadomiony przez Sylwka. A tematem, wiecie, mnie trochę też głupio, bo to temat, który już wielokrotnie powtarzałem, postaram się za bardzo nie powtarzać tego, co było wcześniej, chociaż jest to dosyć trudne, ale faktycznie chcę opowiedzieć trochę na prośbę Sylwka o bezpłatnym Office 365 dla
szkoły. Bezpłatnym, bo w podstawowym planie szkoła niczego nie kupuje, wszystko ma za darmo, wystarczy się zarejestrować i wszystko, o czym będę mówił dzisiaj, jest w tym planie bezpłatnym dostępne dla szkoły. No więc zaczniemy od początku. Tak naprawdę mówimy tutaj o bezpłatnych usługach chmurowych. Można się zastanowić, dlaczego o usługach chmurowych, chociaż dzisiaj to już chyba nie budzi większych wątpliwości, ale zacznijmy od podstaw, czyli od podstaw programowych, dlatego że już w klasach 4-6 mamy zapisy mówiące o tym, że uczeń zapisuje chociażby prezentacje multimedialne na swoim komputerze lub w chmurze, że pracuje w środowisku wirtualnym, w nawiasie w chmurze i tak dalej, więc już nawet w przypadku odwołań z podstawy programowej, jeżeli chodzi o nauczanie informatyki, faktycznie ta chmura występuje. Więc możemy powiedzieć wprost, że jeżeli chodzi o chmurę w szkole, no to chociażby większość z nas już dzisiaj korzysta z dzienników elektronicznych. Właśnie tak swoją drogą, taki quiz na czacie, czy ktoś jeszcze używa tych tradycyjnych dzienników gdzieś w szkole, poza zajęciami dodatkowymi, bo wiem, że tam to się zdarza, natomiast chodzi mi o podstawowe zajęcia. A w przypadku chmury od Microsoftu dla szkoły to jest tak naprawdę cały pakiet programów. Często na takie pytanie, jak zaczynamy szkolenie prowadzone na przykład z Michałem, zadajemy pytanie, z czym kojarzy się Office 365 i większość osób wymienia przede wszystkim, no oczywiście PowerPointa, Excela, Worda i te aplikacje oczywiście tutaj są, ale to wcale nie jest podstawa. Podstawą, jeżeli chodzi o Office 365 od Microsoftu, to jest komunikacja, to jest dostęp do informacji dla uczniów, dla nauczycieli, właściwie dla wszystkich pracowników szkoły, współpraca. Bardzo fajnie to się sprawdza na lekcjach i projektach edukacyjnych przede wszystkim, i w dodatku jest dostosowane jednak do oczekiwań współczesnej naszej kochanej młodzieży, która jest online'owa i która online jest niemal bez przerwy, mam wrażenie, natomiast rzadko kojarzy to, że można te usługi wykorzystywać efektywnie do pracy, do nauki, do współpracy między sobą, chociażby w przygotowaniu właśnie jakichś edukacyjnych projektów. Natomiast z punktu widzenia szkoły, myślę, że jednym z fajniejszych i ważniejszych właściwie usług to jest służbowy adres e-mail. No, czasy, kiedy dyrekcja szkoły posługiwała się, i to jest autentyk, czymś na kształt basia@buziaczek.pl, no mam nadzieję, że już minęły i że już coraz rzadziej się z czymś takim spotkamy. Tutaj faktycznie każdy pracownik szkoły i każdy uczeń dostaje bezpieczny adres e-mail w domenie szkoły, czyli ten adres może być skonstruowany jako na przykład imię, będę sobie mazgrał, nazwisko po kropce, małpka, no i adres szkoły, na przykład sp121.waw.pl czy .edu.pl, to nie ma znaczenia. I teraz tak, jedynym kosztem, który szkoła może ponieść, to jest właśnie zarejestrowanie takiej domeny, czyli końcówki adresu, można powiedzieć, w tym wypadku e-mailowego. Ten e-mail będzie dla nas ważny o tyle, że jest podstawą działania wszystkich usług. Wszelkie powiadomienia o udostępnionych dokumentach na temat współpracy i tym podobnych rzeczy i uczniowie i nauczyciele dostają właśnie na swoją skrzynkę pocztową. To, co jest fajnego, że tą skrzynkę pocztową można wykorzystywać po odpowiednim skonfigurowaniu przez administratora również z najmłodszymi. A to z tego powodu, że ja mogę ograniczyć jako administrator, że najmłodsi uczniowie będą mogli wysyłać tylko maile w ramach szkoły, że nikt do nich z zewnątrz, ani oni na zewnątrz nie wyślą żadnej wiadomości za pomocą tej poczty. Czyli mam już pierwszy punkt, jeżeli ktoś z was uczy informatyki, no właśnie w tych młodszych klasach, że mimo młodego wieku ja mam narzędzie, które pozwala mi zrealizować podstawę programową, gdzie o tym wysyłaniu wiadomości mailowych jak najbardziej jest zapisane w podstawie. Okej, ale przejdę szybko do rzeczy, bo dużo czasu nie mamy, a tych aplikacji w Office 365, tak jak powiedziałem, jest znacznie, znacznie więcej niż trzy najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane. Bo oczywiście Worda, Excela i PowerPointa mamy. Ich interfejs jest bardzo podobny i to pokażę na żywo za chwilkę do tego, do którego się przyzwyczailiśmy w programach stacjonarnych. Możliwości, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, są w zupełności wystarczające,
A używanie ich online, czyli przez przeglądarkę zamiast instalowanych na komputerze, ma jedną genialną zaletę. Myślę, że sami się spotkaliście w szkole z sytuacją, kiedy dzieciaki mieli przygotować jakąś prezentację, no, zrobili ją w domu, przynieśli do szkoły na jakimś kluczyku USB, jak go nie zgubili i nie stwierdzili, że pies im go zjadł, to bywało pewnie nieraz tak, że po otwarciu na szkolnym komputerze okazywało się, że przygotowali to w zbyt starej wersji albo w zbyt nowej i w szkole coś nie działa, animacje są nie takie, czcionki się podmieniły. No i było ciężko, tak? No i tłumaczenie oczywiście, że ja w domu mam inną wersję. Tu nie, jeżeli w przeglądarce w domu, na domowym komputerze wykonałem prezentację, tak, przyjdę do szkoły i uruchomię ją na koncie Office 365, to ona będzie dokładnie działała tak, jak działała w domu, więc jakby pozbywamy się jednego problemu, jeżeli chodzi o zgodność wersji i zgodność dokumentów w tych wersjach programów przygotowane. I to jest jakby podstawa, czyli oczywiście PowerPoint, Word, Excel, przy czym one mają jeszcze też w tych wersjach przeglądarkowych zalety, na przykład w stosunku do wersji tak sprzed paru lat, tak? Często w szkole jeszcze mamy Office 2010-2013, a tu może się okazać, że tych narzędzi użytecznych dla nas jest dzisiaj więcej niż w tych starszych wersjach, które zostały do szkoły zakupione. Tak jak powiedziałem, jest oczywiście poczta, każdy z nas ma profesjonalną skrzynkę pocztową. Tu dodatkowo szkoła jakby rejestrując całą usługę, jak przypomnicie, to też pokażę, gdzie są krok po kroku informacje, jak sobie tą usługę dla swojej szkoły uruchomić. Zaletą jest to, że dostajemy poniekąd umowę z Microsoftem, więc mamy gwarancję, że te dane, które przechowujemy my i nasi uczniowie, są przechowywane w sposób bezpieczny, nikt ich nie przegląda, nikt na ich podstawie, nie wiem, nie sporządza i nie wysyła nam reklam. W tych usługach nie ma reklam i to jest chyba też taki dosyć ważny punkt odróżniający konto Office 365 założone przez szkołę dla nauczyciela albo ucznia w stosunku do konta takiego komercyjnego, dostępnego dla każdego, bo każdy z nas może się zarejestrować i mieć konto Microsoftu z dostępem do części z tych usług, nie do wszystkich, ale tam na przykład będziemy też mieli dostęp do reklam, ponieważ jest to konsumenckie konto darmowe, tak? Więc coś za coś. Natomiast jeżeli chodzi o usługę szkolną, czyli Office 365, kiedy założymy użytkownikowi konto, to on dostaje także dostęp do dysku sieciowego, tutaj zwanego OneDrive'em. I teraz domyślnie każdy użytkownik dostaje 1 terabajt przestrzeni dyskowej, czyli właściwie większość naszych domowych komputerów, gdybyśmy chcieli, to możemy wszystkie dokumenty zsynchronizować i jeszcze pewnie zostanie miejsce, a gdyby się okazało, że jest nam go mało, to administrator może dla użytkownika zwiększyć tą przestrzeń do 5 terabajtów. Jeszcze raz powtarzam, ten 1 do 5 terabajtów przestrzeni to jest na użytkownika. Każdy z nas, mając swoje konto w Office 365 w wersji szkolnej, tyle dostaje. Usługa, o której dzisiaj nie będę opowiadał, bo nie ma na to wystarczająco dużo czasu, a jak mnie kiedyś jeszcze Sylwek zaprosi, to z przyjemnością nawet całe webinarium poświęcę, to jest Teams. Praca zespołowa, właściwie odzwierciedlenie naszej rzeczywistej klasy, tak jak są nasi uczniowie, my i nasz przedmiot, a w wersji wirtualnej, gdzie możemy przydzielać zadania, gdzie te zadania możemy oceniać. Nie wychodząc z Teamsów mogę przeglądać prezentacje czy dokumenty przygotowane przez dzieciaki, udostępniać im filmy i robić mnóstwo innych rzeczy, o których częściowo dzisiaj opowiem, a w jednym miejscu. Ja już tego nie muszę nigdzie ściągać, nie muszę tego zapisywać u siebie na komputerze, to po prostu jak wchodzę w Teams, czyli w zespół danej klasy, to wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu. Dla mnie, bałaganiarza totalnego, jest to naprawdę olbrzymim ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu, właśnie kiedy mam zajęcia takie cykliczne, czy ze studentami, czy z dzieciakami. Co więcej, te usługi będą działały także na wszelkich urządzeniach mobilnych, na tabletach, na telefonach komórkowych, więc też dostęp do różnego rodzaju notatek, zadanych lektur i innych rzeczy mamy w drodze, w pociągu, w autobusie, podczas przejazdu, nie wiem, na zajęcia dodatkowe typu sportowego. To też ułatwia dzieciakom pracę, dzieciakom i młodzieży, bo jeżeli mówimy o liceum, to zdecydowanie o młodzieży.
Co jeszcze? Z takich podstawowych usług to jest OneNote, z którego ja w tej chwili korzystam, bo nie mam prezentacji, korzystam sobie z notatek, które na takie okazje jak dzisiejszy webinar przygotowałem, czyli elektroniczny notes, o nim opowiem troszkę więcej. To jest Sway, czyli bardzo szybka, łatwa możliwość publikacji stron internetowych właściwie, tak? Bo trochę błędnie jest to tłumaczone na język polski, że to są prezentacje. Nie należy tego mylić z PowerPointem. To jest prezentacja, ale w formie strony internetowej. Ta usługa ma jedną genialną zaletę dla mnie jako dla nauczyciela. Pozwala się skupić uczniom nie na wyglądzie, nie na tym, jak coś ma funkcjonować, tylko na treści. Oni nie pracują w widoku docelowym, oni pracują w układzie scenariusza. To też dzisiaj spróbuję pokazać. A natomiast to, jak to będzie zaprezentowane jako strona, można właściwie wylosować kliknięciem jednego przycisku. Jak mi się nie podoba wygląd, to losuję następny, losuję dotąd, aż trafię na coś, co spełni moje oczekiwania. Więc skupienie się na treści, a nie na formie w przypadku Sway'a jest, no jest dosyć istotną według mnie sprawą. I kolejna usługa, bardzo przydatna w szkole, to tworzenie ankiet do wszelkiego rodzaju głosowania, gdzie mogę też mieć ankietę anonimową, ale jednocześnie tylko dla zalogowanych użytkowników, co pozwala mi ograniczyć, że każdy ma tylko jeden głos. Głosujemy, nie wiem, na przewodniczącego samorządu szkolnego, głosujemy na to, czy w Dzień Dziecka chcą iść do kina, do teatru, a może jeszcze wybrać inną rozrywkę. Szybciutko mogę to przygotować. Mogę też przygotować test, który będzie się automatycznie oceniał, a taki test mogę ograniczyć, jeżeli chodzi o jego udostępnienie na konkretną lekcję dla konkretnej grupy dzieciaków. Mogę przeglądać podliczone wyniki i mieć od razu zrobione wykresy, ale także pobrać to do Excela i zrobić własne rozeznanie tych wyników i no, przygotować już wtedy dla siebie raport, jaki chcę. I rzecz, której znowu dzisiaj nie pokażę, ale która jest rozszerzeniem OneNote'a, czyli Class Notebook, to jest notes zajęciowy, gdzie ja mogę mieć całą przestrzeń podzieloną na kilka sekcji, sekcji o różnych uprawnieniach. Ale jak pokażę OneNote'a, to wrócę do OneNote'a Class Notebook, bo będzie łatwiej zrozumieć, co mam na myśli. Żeby nie przedłużać, no to faktycznie zacznę od tych podstawowych programów, a co do których mam przekonanie, że są tymi, od których warto zacząć w ogóle przygodę z Office'em 365, czyli właśnie zacznę od OneNote'a i potem trzy słowa o Class Notebook, pokażę w jaki sposób funkcjonuje Sway oraz Forms. Natomiast gdyby ktoś z was chciał na żywo patrzeć na to, co ja robię w tym notesie, bo za chwilkę to właśnie będzie stanowiło to, co będę chciał pokazywać, to jest podany link http://patch.link/chmura-notes. Jeżeli to wpiszecie w przeglądarce, to połączycie się z notesem, którego ja w tej chwili używam, tylko przez przeglądarkę. Ja używam w tej chwili wersji OneNote'a, która jest dostępna w Windowsie 10, ale jak się okaże, to interfejs tej wersji z Windowsa 10 i tej wersji online dostępnej w przeglądarce są praktycznie takie same. Jeżeli ktoś z was chce, to jak najbardziej zapraszam do wpisania tego linku. No i teraz trzy słowa o samym OneNote'cie. OneNote, jak powiedziałem, to elektroniczny notes. Trochę przypomina segregator, dlatego że ja mogę zrobić takie przekładki, zakładki, tak zwane sekcje. Tu są dwie, chmura dla edukacji oraz przykładowe notatki. W każdej z tych sekcji mogę zgromadzić dowolną liczbę stron i to jest w tej środkowej kolumnie. Tak, jeżeli kliknę na stronę, to treść tej strony się ładuje, na przykład teraz z powitalnym ekranem, powitalnym obrazkiem. Te strony znowuż mogę jeszcze hierarchizować, w ten sposób bym to ujął. Czyli mogę robić wcięcia, dzięki czemu też w ramach jednej sekcji ja mogę mieć jeszcze jakby spis rozdziałów, podrozdziałów i najważniejszych punktów. I to jest uwidocznione właśnie w tej środkowej kolumnie. Do czego ja tego OneNote'a mogę wykorzystać? Właściwie na wiele sposobów. Jedną z moich ulubionych funkcjonalności jest to, gdy w szkole są tablice multimedialne, ale w każdej sali jest inna tablica. A
każda z innym oprogramowaniem. Jeżeli zdecyduję się na używanie z tablicą OneNote'a, no to właściwie mam notes, w którym wszystkie notatki mogą być wcześniej przygotowane i wykorzystywane na lekcji. Mogę te notatki tworzyć razem z dzieciakami właśnie na tablicy multimedialnej, w ogóle na dotykowym ekranie, bo ja w tej chwili mam dotykowy ekran i na przykład nie mam problemu z tym, żeby za pomocą piórka wpisać jakieś równanie. X kwadrat plus 2x równa się y, powiedzmy coś takiego. I chciałbym teraz no na przykład wyznaczyć x. Zacznę od tego, że mogę sobie na takiej tablicy zaznaczyć to, co napisałem odręcznie. Przejść do menu widok, nie, przepraszam, do menu rysowanie w tym wypadku i mam taki fajny, magiczny przycisk zapis matematyczny. Jak go kliknę, dodatkowy panel zapisu matematycznego pojawił się po prawej stronie i po pierwsze zostało to zamienione na zapis matematyczny drukowany. Więc tu już mam zamienione właściwie, tak? Mogę to zamienić i teraz wypadałoby tylko powiększyć czcionkę, żeby było to lepiej widoczne, więc ja sobie wybiorę jakąś nieco większą, żeby było lepiej widać. Wstawiłem to już do notesu, a właściwie zamieniłem zapis odręczny na... Ale to nie wszystko. Mam jeszcze taki przycisk wybierz akcję, właściwie listę rozwijaną. Na przykład mogę poprosić o rozwiązanie względem x-a. Rozwiązanie jest, mogę je wstawić, ale mogę również wybrać, żeby im pokazał, w jaki sposób do tego dojść. Na przykład kroki z użyciem formuły kwadratowej. Zobaczcie, on no, krok po kroczku pokazał sposób rozwiązania. Bardzo fajne narzędzie do samodzielnej analizy przez uczniów i sprawdzenia, czy no właśnie, czy dobrze rozwiązałem. Oczywiście to mogę też przenosić do notatek, żeby potem sobie sprawdzić, tak? I to już się pojawia w tym momencie na mojej tablicy. To jeszcze nie wszystko, bo oczywiście, jeżeli bym potrzebował, mogę spróbować wybrać akcję zamiast rozwiązania, to na przykład wykres dwuwymiarowy, którym oczywiście też mogę manewrować, czyli mam dosyć fajne narzędzia w tym wypadku dla matematyków, ale nie tylko. Oczywiście taki wykres też mogę wstawić na stronie i wtedy on się tutaj pojawi. Mogę oczywiście tym wykresem sobie dowolnie manipulować, bo to jest jedna z zalet, jeżeli chodzi o OneNote'a, że ja mogę te notatki tworzyć w sposób dowolny. To, co jeszcze przy okazji matematycznych rzeczy, to mogę również poprosić go w przypadku akcji, kiedy mam to rozwiązanie, żeby wygenerował dla mnie test do tych ćwiczeń. Ja go szybciutko kliknę, mam nadzieję, że internet mnie nie zawiedzie. I jeżeli się przyjrzycie, to tutaj zostało zrobione odwołanie do formsów. Poprosił mnie, żebym się zalogował, więc jak najbardziej potwierdzę swoją tożsamość. Dobra, nie to konto, to będzie to konto, dobrze. I ten test... Za chwilkę powinien mnie zapytać komputer, ile pytań bym sobie życzył do tego testu. Jak zwykle przy pokazach na żywo zawsze istnieje ryzyko, że coś nie pójdzie od razu. Jak nie, to spróbujemy ewentualnie później. Żeby nie tracić czasu, to na razie to zamknę. W każdym razie na podstawie tego przykładu on jest w stanie wygenerować ileś pytań bardzo podobnych, zmieniając wartości, ale zachowując jakby samą ideę ćwiczenia, z którym się bawiliśmy. Bardzo fajne ułatwienie dla nauczycieli matematyki. Ale tak jak powiedziałem, OneNote to narzędzie właściwie dla każdego. Stąd ta druga przygotowana przeze mnie zakładka. My możemy na przykład sporządzić sobie listę rzeczy do przygotowania przed lekcją, zanotować jakieś ciekawe linki, które byśmy chcieli wykorzystać. I oczywiście w momencie, kiedy to notujemy, także możemy po tym wszystkim mazać, zaznaczać, robić odręczne notatki, rysunki, schematy, dowolne rzeczy, ale także wstawiać filmy, które bez wychodzenia z OneNote'a, na przykład właśnie na tablicy multimedialnej, mogą zostać przez nas odtworzone. Tak? Jeżeli jest link, mogę kliknąć, no i mam nadzieję, że tu YouTube nie odmówi, bo to jest tak naprawdę film z YouTube'a wstawiony.
Dobra, zatrzymam. Nie wiem, czy było słychać, ale u mnie dosyć głośno to w słuchawkach zabrzmiało. Więc ja mogę zgromadzić mnóstwo materiałów w takiej notatce i wykorzystywać je na żywo podczas lekcji. Mogę też osadzać tutaj dokumenty. Może to być na przykład dokument typu PowerPoint albo wydruk na przykład scenariusza PDF. A tak naprawdę znowu, jeżeli wstawię tutaj wydruk PDF-a, to mogę po nim zaznaczać jakieś najważniejsze treści, rysować, komentować, a jeżeli by to była praca ucznia, na przykład wypracowanie, mógłbym zamiast pieczołowicie robić komentarze, nie wiem, w Wordzie, po prostu oznaczyć to w OneNote i dzieciakom to udostępnić. To oczywiście nie wszystko, bo tu mogę przygotowywać oprócz takich, no właśnie, notatek dla nauczyciela różnego typu do wykorzystania chociażby na tablicy multimedialnej, także karty pracy, na przykład kartę pracy dotyczącą tematu prognozy pogody i symboli pogody na mapie, gdzie mogę wstawić tabelkę, jeśli uczniowie mają do dyspozycji urządzenia typu tablet z dotykowym ekranem, to mogą opisywać to wszystko ręcznie. Jeżeli nie, to mogą za pomocą klawiatury po prostu kliknąć i coś dopisać, tak, rozwiązując zadanie. Więc sposób pracy z kartą jest dowolny. Inne ćwiczenie może polegać na tym, że ja dla dzieciaków umieszczę taką prawdziwą pogodę, ale opisową, a oni na podstawie tej opisowej pogody pobiorą sobie mapę konturową, którą ja tutaj w ramach notatki umieściłem jako plik, tak, jeżeli teraz sobie na tym klikną, to będą mogli pobrać tą mapę. Zaraz, mam nadzieję, się załaduje, gdzie mają kontur Polski, mają symbole pogody, mają zamieścić w odpowiednich miejscach na podstawie opisu, no właśnie, symbole, temperaturę i tym podobne rzeczy i udostępnić mi z powrotem. Tak? Więc na różne sposoby. Mogą odsłuchać prawdziwą prognozę pogody z YouTube'a, a na tej podstawie wypisać jakieś sformułowania użyte przez prezenterkę bądź prezentera. W końcu mogą wykorzystać możliwość nagrywania dźwięku, tak? Bo znowu, to jest kolejna możliwość, że ja mogę sobie w takiej notatce kliknąć w dowolnym miejscu i nagrać swój głos. Więc możliwości jest całkiem sporo. Czy trudno takie notatki sporządzić, przygotowując się do lekcji, czy robiąc kartę dla dzieciaków? No to wrócę, a właściwie nie, stworzę sobie nową stronę, tak, zupełnie nowa strona, nowa notatka, a mogę pisać i trochę tak jak w Wordzie, tak, w dowolnym. Właśnie, różnica jest taka, że jeżeli kliknę w innym miejscu, to tutaj też mogę pisać. I to jest fajne, że potem ten tekst mogę sobie w dowolny sposób przemieszczać. Jeżeli umieszczę jakąś fotografię, na przykład zrobię wstawianie, wezmę obrazy, no powiedzmy z lokalizacji online, tak, co bym chciał, na przykład żabę wstawić. OK, wyszukujemy żabę. OK, mam ileś zdjęć żaby. To, co on tutaj wyszukuje, też od razu wyszukuje, stara się przynajmniej wyszukać na licencjach Creative Commons. Ja mogę takie zdjęcie po prostu sobie przeciągnąć, wstawić do mojej notatki. Oczywiście mogę zmienić jego umiejscowienie, a jeżeli mam znowuż dotykowy ekran, to zrobić do niego odpowiednio opis, tak? I na przykład tutaj głowa. Już nie będę się wygłupiał, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Więc to jest jedna z możliwości. Pokazałem wam zapis matematyczny, ale gdyby to miało być związane z językiem angielskim albo innym, to ja mogę się w dowolnym miejscu notatki ustawić, a wybrać sobie, zaraz znajdę gdzie, no właśnie, w narzędziach głównych mamy dyktuj, ale dyktuj jest o tyle fajne, że ja mogę wybrać, w jakim języku chciałbym zacząć dyktować. No to spróbujmy coś powiedzieć po angielsku. Ciach. Good morning. I nie będę się dalej wygłupiał, bo zrozumiał u mnie what morning. Może dobrze, że nie widzę waszych komentarzy aktualnie. Spróbujmy w innym języku, spróbuję wybrać francuski i się przywitać. Zobaczymy, co tym razem. Bonjour. Tu wyszło lepiej.
Ale jak widzicie, tych języków jest całkiem sporo, więc ja mogę dyktować i no właśnie, i sprawdzać, czy maszyna mnie rozumie. Bardzo fajne też do treningu takiego już osobistego, bo jeżeli maszyna mnie jest w stanie zrozumieć i dobrze rozpoznać, co ja chciałem powiedzieć i zmienić to na tekst, a to znaczy, że człowiek, który się dodatkowo inteligencją zazwyczaj posługuje, ma dużo większą szansę mnie zrozumieć. A więc też dla wielu osób, dla których problem stanowi zacząć mówić w języku obcym, taki trening pokazuje, że nie mówią tak źle i łatwiej jest się otworzyć na rozmowę z drugim człowiekiem. Więc też polecam jako narzędzie. Ale to narzędzie działa, słuchajcie, w dwie strony, bo też umożliwia na przykład stworzenie nowej strony, więc dodam sobie nową zupełnie stronę. Ciach. Czytanie. Jeżeli skopiuję sobie jakiś tekst z internetów, gdzieś miałem nawet otworzoną, przygotowaną sobie stronę BBC, mam nadzieję, że jej nie zamknąłem. No dobra, tu jest otwarta, a przynajmniej była, przeładuje się. Spróbuję skopiować fragment tekstu w języku angielskim. Dobra. Okej, jeden akapit, nie za dużo. A wkleję to, słuchajcie, do mojego OneNote'a, do tej nowej strony. Okej. Żabki już może na razie zamknę. I słuchajcie, będę chciał wybrać z menu widok coś, co się w tej wersji nazywa czytnik imersyjny. Jeżeli to kliknę, może jeszcze co do jednego się upewnię, że dobrze jest, chociaż nie podkreśla błędów, ale że język sprawdzania pisowni jest wybrany jako angielski. Dobrze. Uruchomię czytnik imersyjny. Słuchajcie, dla wszystkich osób, no właśnie, z problemami typu dysleksja i tak dalej, bardzo fajna funkcjonalność, bo po pierwsze ja mogę sobie ten tekst odtworzyć. Spróbuję to pokazać. Hamilton said he was not able to comprehend the scale of his achievement, which moves him to within reach of Michael. Dobra, zatrzymam. Gdyby mi się nie podobało to, że jest głos kobiecy, mogę zmienić na mężczyznę. Mogę też ustawić tempo czytania, czyli mogę je przyspieszać albo spowalniać w zależności od potrzeb. Teraz trochę przyspieszyłem. Okej, zatrzymuję, ale to jeszcze nie wszystko. Mogę sobie oczywiście dostosować sposób wyświetlania, kontrast, wielkość liter, zwiększone odstępy, wybrać odpowiednią czcionkę, ale mogę również wybrać opcje gramatyczne, na przykład poprosić, żeby wszystkie rzeczowniki były podświetlone w tym wypadku na fioletowo. Mogę też pokazać dodatkowo etykiety, jeżeli mam kłopot z kolorami. Mogę zaznaczyć tak samo czasowniki, przymiotniki, przysłówki, czyli poszczególne części mowy. Mogę również łączyć widok z sylabami, tak? Więc to też jest dosyć fajne. A oczywiście działa to nie tylko w języku angielskim, działa w wielu językach. Także doszedł język polski. Tu jeszcze jakiś czas temu było trochę problemów z rozpoznawaniem poszczególnych części mowy. Trzeba by było sprawdzić, jak to w tej chwili działa, ale faktycznie działa to całkiem sympatycznie. Do tego mamy narzędzia oczywiście też od Microsoftu, które na przykład pozwalają na przetłumaczenie notatki. W tym wypadku poproszę o przetłumaczenie zaznaczenia. Powinien wykryć, że to jest język angielski, tym bardziej, że ustawiłem sprawdzanie na język angielski. No i domyślnie po chwili powinien właśnie zrobić tłumaczenie. Ono nie zawsze jest doskonałe, ale możemy takie tłumaczenie też sobie od razu wstawić i już mieć w języku polskim przetłumaczony fragment, sprawdzić rozumienie chociażby właśnie ze słuchu czy z tekstu czytanego. Bardzo fajne ułatwienia znowuż dla szkoły, jeżeli chodzi o OneNote'a. To jeszcze nie wszystko. Podejrzewam, że zdarzało wam się na przykład zrobić foto jakiegoś fragmentu fajnego artykułu, no bo chcieliście ten fragment udostępnić dzieciakom. Oczywiście możemy tutaj wklejać zdjęcia. Jeżeli takie zdjęcie zrobię za pomocą mobilnego urządzenia, czy tabletu, czy telefonu z zainstalowanym i zsynchronizowanym OneNote'em, to bez problemu zdjęcie pojawi się w notatce. Ale jest jedna fajna sprawa. Ja mogę sobie takie zdjęcie kliknąć prawym klawiszem myszy, zrobić kopiuj tekst z obrazu. Kliknąć teraz gdzieś obok,
i tak naprawdę wybrać wklej. Ciach. I jeżeli porównamy, to to jest dokładnie ten sam tekst, który był tutaj, tylko już w tym momencie w formie edytowalnej. Ja mogę z nim zrobić dowolną inną rzecz, mogę skopiować wybrany fragment, przenieść do innego dokumentu albo właśnie udostępnić go w formie notatki w OneNote. Tych możliwości tutaj jest całkiem dużo. Oczywiście nie mamy czasu, żeby omówić je wszystkie. Już nawet same narzędzia do rysowania, właśnie to, że mogę przekształcać zapis matematyczny. Jeżeli uczę w klasach 1-3, to mogę poprosić, żeby ktoś podszedł do tablicy. Jak jest uruchomiony OneNote, ala Makota, nieśmiertelne. Zobaczymy, czy rozpozna moje bazgroły, ponieważ też ma funkcję rozpoznawania pisma podręcznego, czyli mam przycisk pismo odręczne na tekst. Ciach. No i całkiem ładnie i sprawnie mu to poszło, więc też to jest bardzo fajną zachętą dla dzieciaków, aby pisać na tyle wyraźnie, by bez problemu, bez błędów tekst został zamieniony później na tekst drukowany. Także różne pomysły na wykorzystanie tutaj jak najbardziej są. To, co jest fajnego, pokazywałem wam, że można osadzać filmy. Taki film, no wystarczy wybrać miejsce, w którym chciałbym film opublikować, następnie znaleźć w internetach film, który ja bym chciał udostępnić w formie notatki. Ciach, 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 ciach. Gdzieś miałem nawet mój nieśmiertelny film otwarty. Jest oczywiście nieśmiertelne nagranie, jak zrobić animację wulkanu w PowerPoincie. Wybieram sobie tutaj pod filmem, który znalazłem, przycisk udostępnij. Mogę skopiować adres łącznie z tym, od którego momentu chciałbym, żeby film był odtwarzany. Kopiuję ten adres, czyli jest to link do tego filmu po prostu. Przechodzę do OneNote'a w wybranym miejscu, Ctrl V, i zobaczcie, że automatycznie po chwili zamienia się na miniaturkę tego filmu, a jeżeli kliknę play, to też ten film tutaj powinien się bez problemu odtworzyć. Takie filmy mogę... Dobra, zatrzymam go. Oczywiście mogę go powiększyć na cały ekran i tak dalej. Natomiast te filmy mogę wstawiać z YouTube'a, mogę wstawiać z Vimeo, w końcu także z usługi wbudowanej w Office 365, czyli Streams albo wideo. To w tej chwili są dwie, wideo będzie wyłączane najprawdopodobniej niedługo, więc Stream to jest taka usługa, gdzie ja mogę wrzucać filmy i do tych filmów mają dostęp tylko użytkownicy posiadający konto w mojej szkole. Więc znowu działa tutaj też do pewnego stopnia użytek na potrzeby edukacyjne, jeżeli chodzi o prawo wykorzystania, ponieważ tego filmu nigdzie na zewnątrz ja nie udostępniam, tylko w ramach zajęć dydaktycznych jakieś fragmenty udostępniam dzieciakom. A mogę je właśnie, żeby był prostszy dostęp, sporządzić w formie notatki. A jak widzicie, ja sam jestem miłośnikiem, jeżeli chodzi o OneNote'a, bardzo dużo swoich notatek i wszelkich materiałów przygotowuję w tej postaci. I to, co możemy z takim OneNote'em zrobić, to chociażby to, co ja zrobiłem, czyli udostępniłem go poprzez skrócony adres wam. Nie możecie edytować tych notatek, ale możecie na żywo nawet podglądać, co ja w tych notatkach umieściłem. Więc dla wielu nauczycieli już sama ta funkcjonalność, że ja tworzę... No właśnie, notes, który udostępniam dzieciakom, a pozwala w bardzo prosty sposób udostępniać im materiały. Bardzo zróżnicowane materiały pozbierane z różnych części internetu w jednej formule. Ba, tu mogę wstawiać testy, mogę wstawiać swoje, mogę wstawiać także na przykład projekty z GeoGebry. Tak? Wstawianie polega dokładnie na tym samym, czyli ja wklejam link, a link może prowadzić do konkretnego projektu. Jak go tutaj uruchomię, to bez wychodzenia z OneNote'a za chwilę tym projektem będę mógł się bawić. To, jak szybko to nastąpi, to już tylko kwestia szybkości działania usługi internetu. Tak? Po chwili ten projekt w wersji edytowalnej, takiej przeznaczonej do zabawy, powinien być dostępny. Jeżeli sobie powiększę trochę ekran, będzie widać, że mogę tymi suwaczkami tutaj coś zmieniać i jest efekt na ekranie. Więc naprawdę możliwości spore. A to tylko jedna z usług. No właśnie, OneNote. W wersji klasowej, tak jak powiedziałem, on dostaje jakby dodatkowe funkcjonalności.
Już wyjaśniam, jakie. A mianowicie cały notes może zostać podzielony na takie części. Jedna część, którą widzi tylko nauczyciel, prowadzi tam notatki dotyczące tego, co zrobił na lekcji, co jest do zrobienia, może przygotowywać karty pracy, zadania dla dzieciaków i uczniowie tego nie widzą. Natomiast jest to w ramach notesu danej klasy. Poza tym mamy coś, co się nazywa biblioteką zawartości. Zarządza tym nauczyciel, czy umieszcza tam dowolne strony, dowolne treści. Dzieciaki mogą tylko z tego czytać. Czyli to jest trochę taki odpowiednik OneNote'a, na którym w tej chwili pracujemy, że uczniowie mogą tylko czerpać, kopiować, ale nie mogą nic zmieniać w treści. Taki trochę podręcznik elektroniczny. Mamy też obszar współpracy. Tu domyślnie jest taki Hyde Park, czyli wszyscy i uczniowie, i nauczyciel mają te same prawa, mogą publikować, mogą zmieniać coś, co ktoś opublikował, dodawać, usuwać, pełna dowolność. Ale my jako nauczyciele możemy sobie ten obszar jeszcze podzielić na zespoły, no, na zespół pierwszy, zespół drugi, przyporządkować do tego uczniów, tak, uczeń pierwszy, uczeń drugi, uczeń trzeci, wybrać ich po prostu z listy i możemy to zrobić na dwa sposoby, że tylko ci uczniowie będą widzieli zakładkę przeznaczoną dla swojego zespołu, będą mogli tam zmieniać, ja będę miał do tego pełen wgląd i także możliwość zmian, chociażby po to, żeby wpisywać ocenę. Inni nie będą mieli w ogóle dostępu, albo, jeżeli na to pozwolę jako nauczyciel, będą mogli podglądać. Bardzo fajna sprawa przy realizacji projektów zespołowych. Jeżeli cała klasa realizuje jeden wielki projekt, a każdy z zespołów ma do zrobienia jego jakiś fragment, czyli fragment większej całości, no to fajnie, jak będą widzieć, co który zespół zrobił. Jeżeli natomiast zespoły konkurują i robią dokładnie ten sam temat, no to dobrze, żeby nie widzieli, co zrobiła konkurencja. Więc możemy to naprawdę elastycznie wykorzystać. No i w końcu każdy z uczniów będzie miał swój indywidualny notesik, a właściwie zakładkę w notesiku, bo tak należy to rozumieć, taką przegródkę w segregatorze, gdzie będą mogli prowadzić swoje notatki, gdzie ja będę miał możliwość wysłania im kart pracy, no to się robi jednym przyciskiem, a oni będą mogli tam wszystko zrobić, pozmieniać, odrobić pracę, krótko mówiąc, ale oni nawzajem swoich notesów nie widzą. Ja widzę te notesy pod ich nazwiskami, pod taką nazwą, jak założone dla nich konto w usługach Office 365. Więc znowuż bardzo fajne, elastyczne narzędzie. Tak to mniej więcej wygląda, chociaż tutaj zrzut ekranowy nie jest zbyt dokładny, ale widać, że w tym momencie po lewej stronie mam właśnie taką sekcję, która nazywa się Biblioteka Zawartości, ten obszar współpracy, zakładkę tylko dla nauczyciela, a potem widzę imiona i nazwiska poszczególnych uczniów. Ja mam dostęp do wszystkiego, uczniowie tylko do wybranej przestrzeni w tym notesie. Więc to jest jakby dodatkowa funkcjonalność OneNote'a, ale do współpracy w ramach konkretnej klasy. Dobra, bo czasu już widzę jest niewiele. Sylwek, jeżeli mnie słuchasz, to powiedz mi, ile jeszcze mogę gadać. Być może są jakieś pytania w międzyczasie. Masz 15 minut jeszcze, tak więc spokojnie. Okej, to będę chciał jeszcze szybciutko pokazać wam te dwie usługi, czyli Sway'a i Formsy. Może zacznę od Formsów w takim razie. Przełączę się na usługę online, tak żeby już pokazywać to w tej chwili w przeglądarce, krótko mówiąc. Po zalogowaniu się domyślnym ekranem jest ekran z ikonkami najczęściej używanych usług i tu jedną z usług są Formsy. No to ja szybciutko zrobię tym razem ankietę, żeby pokazać wam mechanizm, bo sama aplikacja jest naprawdę bardzo prosta, chociaż ma rozbudowane możliwości. Po wejściu w Formsy za chwilkę powinienem zobaczyć główną stronę mojej usługi Forms i będę miał tutaj możliwość stworzenia nowego formularza albo nowego testu. Test różni się tym, że ma zaznaczone przeze mnie prawidłowe odpowiedzi, oraz mogą być do tych prawidłowych odpowiedzi przyporządkowane punkty, czyli może być oceniane. W przypadku nowego formularza tak naprawdę tworzę ankietę, więc będzie szybciej i prościej i nie będę was oceniał. Jak wejdę, to mam ekran projektowania zatytułowany pytania. No to ankieta o doskonaleniu jak zwykle będzie. Ankieta o doskonaleniu zawodowym.
odpowiadajcie, odpowiadajcie szczerze. I dodaję pierwsze pytanie. Mógłbym dostać jakiś obrazek, mogę nawet to zrobić. Zobaczcie, że tu będzie mi proponował albo wyszukanie obrazu online, albo z OneDrive'a, albo po prostu przekazanie z mojego komputera. To niech będzie szkolenie. Szkolenie, wyszukaj. Zobaczcie, wyniki wyszukiwania pokazują obrazy otagowane licencjami Creative Commons. Ale trzeba pamiętać, że to my zawsze za to bierzemy odpowiedzialność. No to, natomiast dopóki to jest znowuż na potrzeby szkoleniowe wewnątrz naszej placówki, to możemy się czuć całkiem bezpiecznie. Dobra, dodaję sobie taki obrazek. I teraz dodaję pierwsze pytanie. Dodaj nowy. Mam wybór pytań. Tych pytań jest więcej niż się domyślnie wyświetla, czyli jest ich całkiem sporo. Ja wybiorę taki najprostszy, czyli wyboru. OK. Jak bardzo lubisz się doskonalić po godzinach? Takie pytanie. Pierwsza opcja, bardzo. Druga, moja ulubiona, bardzo, bardzo. No i brakuje mi kolejnej opcji. Czekajcie, tu się nie zapisało, to jeszcze raz. Bardzo, bardzo. To mogę dodać opcję. Tak, bardzo. Tak, bardzo. Że aż, trzy kropeczki, mógłbym dodać pole inne, żebyście mogli sami wpisać, jak bardzo to lubicie, ale to byłoby zbyt ryzykowne, więc mam tutaj ikonkę śmietniczki, która się pokazuje przy odpowiedziach, na które najadę myszką, więc tą opcję usunę na wszelki wypadek. No mogę też zaznaczyć, że to będzie pole wymagane, czyli nie da się odesłać mi formularza bez wybrania którejś z odpowiedzi. Mógłbym zaznaczyć, że wiele odpowiedzi może być zaznaczonych, ale tego nie zrobię. Dodam drugie pytanie. Dodam drugie pytanie. No niech będzie wyboru. Będzie oczywiście tendencyjne. Jak wam się podoba webinarium. No jak myślicie, jakie będą odpowiedzi? No właśnie. I teraz, jeżeli odpowiedzi będą właściwie te same, a tylko zmieniam pytanie, to mogę być sprytniejszym misiem, zaznaczyć sobie i właściwie skopiować pytanie, które chciałem użyć, wywalić to pytanie, które robiłem, wrócić do pierwszego i tu jest piękny przycisk kopiuj pytanie. Ciach. Zobaczcie, mam teraz dwa, identyczne oczywiście, tylko że tu zmieniam samo pytanie. Jak wam się podoba webinarium? I mam trzy odpowiedzi. Bardzo, 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 tak bardzo, że aż. Tak? Czyli mogę dosyć szybko mieć kilka standardowych odpowiedzi, zmieniać pytania i tu być podchwytliwym, tak? A w zależności oczywiście do czego ten test albo ankietę przygotowywuję. W dodatkowych ustawieniach mogę poprosić o losową kolejność opcji, dodać podtytuł. W momencie, kiedy dodaję podtytuł, mogę jeszcze dodać też na przykład zapis matematyczny i tym podobne rzeczy, szczególnie przy testach jest to potrzebne. A tutaj ja zakończę i będę chciał udostępnić mój test. I teraz mam wielki przycisk zielony udostępnij, albo jeszcze wybiorę motyw, niech będzie kolorowo. Dobra, będzie z komputerem. Okej, okay, motyw już jest, a teraz robię udostępnij. No jest, wyślij i zbierz odpowiedzi. Domyślnie tylko osoby w mojej organizacji, czyli osoby, dla których założyłem konta, które mają założone konta w Office 365 w mojej szkole, mogłyby wziąć udział. No, wy nie macie takich kont, wobec powyższego ja sobie zmieniam tu opcję, że każda osoba dysponująca linkiem może odpowiedzieć. Skopiuję sobie ten adres, za chwilkę wam go wkleję, a w międzyczasie jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że gdyby to było w czasie konferencji, mógłbym kliknąć i wyświetlić kod QR, tak, on się automatycznie generuje, wyświetlić go na całym ekranie i na przykład poprosić o odpowiedzi na urządzeniach mobilnych. To działa bardzo dobrze, niezależnie od systemu na telefonie komórkowym czy tablecie. Mógłbym osadzić takie pytania na przykład na stronie szkolnej. W końcu wysłać je po prostu mailem. No ja zostaję przy linku. Mogę udostępnić to jako szablon,
czyli tak zwany link do duplikowania innym nauczycielom, żeby przeprowadzili taką ankietę ze swoimi uczniami. Mogę też uzyskać link do wyświetlania i edytowania, to gdybym chciał z innym nauczycielem prowadzić na przykład te same testy czy te same ankiety i żebyśmy wspólnie widzieli wszystkie wyniki. Tak, a jeżeli by dokonywał zmian, to dokonywałby w tym, co ja stworzyłem, bo w przypadku zduplikowania to każdy ma swoją kopię niezależną. Kopia do wyświetlania i edytowania służy do współpracy między nauczycielami tak naprawdę, żeby to oni mogli widzieć wszystko. Dobra, słuchajcie, link jeszcze raz dla pewności skopiowałem, każda osoba może, to słuchajcie, ja go szybciutko wkleję na czacie, mam nadzieję, że mi się to uda. Okej. Słuchajcie, wklejam i miałbym prośbę, żebyście kliknęli i szybciutko odesłali ankietę, a ja przełączam widok z powrotem na stworzony przeze mnie test, ale tym razem na odpowiedzi. No i mam nadzieję, że ktoś odpowie i że będą wyświetlane wyniki. O, już są 3, już 11 odpowiedzi. Czyli po odpowiedzeniu możecie wrócić do podglądu mojego ekranu. No i od razu widać, w jaki sposób odpowiadacie. Automatycznie tworzą się wykresy, w tym przypadku kołowe, bo było mało pytań, a właściwie mało odpowiedzi do każdego z pytań, więc od razu widzę rozkład, jak kto zagłosował. Więc mogę to wręcz skopiować, jeżeli potrzebuję gromadzić jakieś raporty i tym podobne rzeczy i mieć gotowca. Ale tak naprawdę oprócz tego, że mogę mieć takiego gotowca, który się tutaj automatycznie wyświetlił, a mogę podejrzeć wyniki cząstkowe. Gdyby nie była ta ankieta anonimowa, to tutaj bym miał listę nazwisk osób, które odpowiedziały. Jak widzicie, tego u was nie zbierałem. Widzę, ile czasu komuś zajęło wypełnienie ankiety i widzę, jak każda z tych osób odpowiadała. W przypadku testu od razu widzę, czy to była dobra odpowiedź, czy nie, i ile punktów zostało za to przyznane. Przy tym jako nauczyciel mam pełną władzę. Jak zobaczę, że w jakimś pytaniu ja się pomyliłem z zaznaczaniem dobrej odpowiedzi, to zawsze mogę zmodyfikować tą punktację i dopiero po tym, jak ocenię wszystkich w przypadku testu, mogę odesłać uczniowi jego wyniki, bo zawsze uczeń będzie widział tylko swoje wyniki. To oczywiście wymaga, żeby był podczas wypełniania testu zalogowanym użytkownikiem. A nie wiem, jak wam się to podoba, ale ja bardzo, bardzo formsy lubię, a w szczególności mogą bardzo fajnie ożywić jakieś wystąpienie na konferencji, na warsztatach, czy właśnie na lekcji, żeby sprawdzić stan wiedzy uczniów, odpowiednio go skomentować, bo na żywo mam po prostu podświetlenie tego, co dzieciaki wybrały. Praktycznie dzieje się to w momencie wysłania formularza, te wyniki się fajnie odświeżają. Mogę, tak jak mówiłem wcześniej, pobrać to w formie Excela, spróbuję to zrobić, mam nadzieję, że przynajmniej część tych wyników w tej chwili on już pobierze. Pobrał, mogę to otworzyć w Excelu, ciach, i za chwilę powinno być widoczne. Excel się otwiera. Tu domyślnie jest tak, że on pobiera plik na mój komputer i otwiera się Excel, który jest domyślnie ustawiony. Natomiast mogę oczywiście ten plik z powrotem wrzucić do usługi Office 365 i uruchomić w Excelu online'owym. Mój Excel jak zwykle próbuje się uruchomić dosyć długo, damy mu czas. Powinien za chwilkę się uruchomić i powinniśmy to zobaczyć. Druga usługa, już w takim ekspresowym tempie, skoro jestem, to jest Sway. Jeżeli wybiorę sobie takiego Swaya już gotowego, to na przykład taka strona może wyglądać tak, jak w tej chwili u mnie na ekranie, w Sway o żabkach, czyli pazach zmiennocieplnych zwierzątkach wodnolądowych. A za chwilkę do niego też, no u mnie komputer się chyba zaczyna przywieszać, trochę go przeciążyłem, tutaj się Excel otworzył w międzyczasie, no dobra. A zobaczcie, tutaj każdy wynik jest zapisany w postaci tabeli, jest oczywiście identyfikator, godzina ukończenia, gdybyście byli zalogowani, to tutaj byłby adres e-mail i nazwa użytkownika, no i są zarejestrowane odpowiedzi. Na pierwsze pytanie, jak bardzo lubisz się doskonalić, na drugie, jak wam się podoba webinarium. Dla każdej osoby te pytania są oczywiście. Gdyby to był test, to byłyby jeszcze tutaj zanotowane punkty. Pozwolę sobie zamknąć Excela, żeby mi zaczął szybciej trochę działać komputer.
tym zajmę się później. Jakieś aktualizacje i inne rzeczy. A w międzyczasie jeszcze kawałek tej strony bym chciał wam pokazać. Link do niej jest w materiałach, czyli w tym naszym notesie. Ale zobaczcie, że tutaj to może działać całkiem fajnie. No, ja mogę na przykład mieć pokaz zdjęć w formie właśnie takiego stosiku, który mogę przewijać. Oczywiście każde zdjęcie może mieć dodatkowo swój opis, co jest na tym zdjęciu. Mogę porównywać dwa zdjęcia między sobą, na przykład budowa zewnętrzna, a jak przesunę, to mam budowę wewnętrzną. Może to być całkiem fajnie poskładane. Nie wiem, czy wam się taki layout strony podoba, ale ja się na nim nie napracowałem, bo tak jak mówię, wygląd strony to ja mogę sobie wylosować. Pokażę wam tylko ideę, ponieważ zostało już 4 minuty. Wchodzę w Swaya. Za chwilkę powinna pojawić się strona główna z moim Swayem. Słuchajcie, otworzę już gotowca, takiego częściowo zrobionego, co kumka w trawie i nie tylko. O, dobra, mam nadzieję, że się uda. Mhm. Ładuje się, ale faktycznie coś u mnie zaczyna spowalniać komputer. Dobra, damy mu szansę załadowania. A ja wam tylko w międzyczasie powiem, że linki do tych Swayów macie w notesie. W Chmura dla edukacji tutaj jest strona poświęcona Swayowi i też no właśnie link chociaż chociażby do co kumka wstawię i nie tylko, jest tutaj osadzony, można sobie w niego kliknąć, otworzyć tą stronę i przejrzeć. Też tutaj, słuchajcie, są linki do materiałów w sieci, czyli do szkoleń, między innymi na platformie education.microsoft.com. Z tych szkoleń w większości można skorzystać zupełnie za darmo. A więc tam są bardziej szczegółowo omówione rzeczy, o których ja dzisiaj wam w dosyć dużym i ekspresowym tempie próbowałem opowiedzieć. Polecam, żeby tam zajrzeć i faktycznie sobie przejrzeć to, co jest. One są po polsku, to, co tutaj było wymienione pod linkami. Strona natomiast sama w sobie to jest tak naprawdę strona społeczności nauczycieli związanych z Microsoftem, ale szkolenia, materiały, pomysły na scenariusze, a także narzędzia, o którym dzisiaj nie mówiliśmy, ale Skype w edukacji, są jak najbardziej dla wszystkich zainteresowanych, nawet jeżeli nie jesteśmy miłośnikami nie wiadomo jakimi usługi Office 365, to tu znajdziemy bardzo fajne materiały na temat w ogóle wykorzystania technologii w nauczaniu różnych przedmiotów i to materiały często przygotowywane przez innych nauczycieli z całego świata, część z nich właśnie jest dosyć fajnie przetłumaczona na język polski. Warto się natomiast na tej stronie, słuchajcie, zarejestrować, bo no właśnie, spróbuję to pokazać. Można zdobywać certyfikaty, odznaki, to trochę jest taka właśnie sieć społecznościowa, ale co jest najfajniejsze, że jeżeli kończycie jakiś kurs, to oprócz tego, że dostajecie odznakę na tej platformie, to tutaj także możemy otrzymać certyfikat ukończenia doskonalenia zawodowego, które trwało ileś czasu. Dobra, którykolwiek. Mogę taki certyfikat ściągnąć, można go wydrukować i dołączyć na przykład do naszej teczki i też to w porozumieniu z kuratorium i tak dalej. No właśnie, tu jest wymienione, ile czasu taki kurs trwał. Jest data jego ukończenia, podpis i tak dalej. Jest on uznawany za dyplom ukończenia formy doskonalenia zawodowego. I dla was mamy niespodziankę z Sylwkiem, bo w tych materiałach w OneNote'cie, czyli pod tym adresem patch link muranotes, jest informacja, jak się zarejestrować. Dobra, tutaj jest zakładka Chmura w szkole, pomocne materiały, rejestracja z kodem promocyjnym. Jest instrukcja, jak sobie założyć konto Microsoftowe i na samej platformie. Jest kod promocyjny przeze mnie przygotowany. Powinniście za niego dostać 1500 punktów za udział w dzisiejszym spotkaniu, a za to już przysługuje pierwszy
pierwszy dyplom, który będziecie mogli sobie pobrać, wydrukować i właśnie załączyć. Słuchajcie, no ja mam nadzieję, że mimo ekspresowego konta podobało wam się. Gdyby coś nie działało z kodem, byłyby jakiekolwiek inne problemy, to ja też zapraszam do kontaktu ze mną. Może dodam mój e-mail, zapiszę go po prostu. janusz.wierzbicki@oeizkwaw.pl. Czasem na odpowiedź trzeba chwilę zaczekać, ale staram się, jeśli tylko zauważę maila, w miarę szybko odpowiadać. Poczekaj, Janusz, przerzucimy to do czatu za chwilę w sesji Q&A, dobra, włącznie jasne. Z kodem. Linkiem. Dobra, jak już ty będziesz miał jasne. U siebie to wszystko, będziemy mieć sesję, to będziesz mógł powrzucać te linki, bo tu też osoby proszą. I przy okazji właśnie kod do skopiowania dla wszystkich. Dobra, nie ma najmniejszego problemu. No i słuchajcie, ja, jeżeli o mnie chodzi, to właściwie kończę zgodnie z umową, żeby nie przedłużyć za bardzo. Jest minuta po czasie. Także ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie był dla was stracony czas i że było fajnie, a jak będziecie potrzebować więcej, a Sylwek się zgodzi, to też z przyjemnością w przyszłości o czymś jeszcze opowiem. Dobra, słuchaj, ale nie uciekaj, zakończ tylko udostępnienie ekranu, tak żebyś nas widział. I zaczynam jeszcze szybciutką sesję. Ja już wcześniej pisałem, to o tym nie wiedziałeś. Tak, ja już o tobie myślę. Tak, w przyszłym semestrze. Tak, więc rzeczywiście było naprawdę świetny webinar i tutaj widzę, że sporo osób zainteresowanych, więc oczywiście dla tych, co się spóźnili, będzie nagranie, tak więc nie martwcie się. I teraz tak, ja szybciutko pierwszy raz rzucę, bo certyfikat oczywiście my też mamy z Januszem, więc pierwszy raz rzucam certyfikat i teraz tak, Janusz, jeżeli mógłbyś przerzucić nam te linki do tych materiałów, które pokazujesz. Najważniejsze, słuchajcie, to jest patch.link/chmura-notes, czyli notes, z którego korzystałem podczas zajęć, bo tam są wszystkie pozostałe linki tak naprawdę. Kod już też wam przerzucam. Znaczy tak, może jeszcze adres do serwisu Microsoft dla nauczycieli to jest dobra, education.microsoft.com. Tam można się zarejestrować. Jak się zarejestrować, to pod pierwszym linkiem. I słuchajcie, już ten kod też na wszelki wypadek tutaj wrzucam. Aha, jeszcze swój adres e-mail od razu wam wrzucę. Gdyby ktoś się chciał w późniejszym terminie kontaktować, to ja zapraszam. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz wrzucę, tylko zaczynam się gubić we własnych okienkach. Dobra, najpierw e-mail. Okej, okay, mam nadzieję, że poszedł. A ja wrzucam link do książki Janusza. Także jak ktoś nie wyłapał na samym początku, taka publikacja, słuchajcie, to jak najbardziej możecie tam zobaczyć. Janusz jest jednym z współautorów i o ile dobrze pamiętam, to między innymi właśnie o OneNote tam się pojawia. Nie, akurat o OneNote nie ma, ale chociażby o prezentacjach jest dosyć fajny rozdział. A o prezentacjach jest właśnie, bo to był o prezentacjach przedni rozdział. No. Kod do rejestracji. Dobra, słuchajcie. Racji, tak, o świetnie. Tak jest. I aha, gdyby ktoś, jak ktoś nie ma wdrożonego, a chciałby więcej się dowiedzieć na temat samego wdrożenia, słuchajcie, to jest taka strona poświęcona w ogóle Office'owi 365, prowadzona przeze mnie i przez Michała Grześlaka Weltrawiastego u nas w ośrodku. office365.oizk.edu.pl, słuchajcie, i tam jest zakładka, po pierwsze, materiały i jest cały OneNote z materiałami do naszego szkolenia. A tam część filmów już jest trochę nieaktualnych, ale tym bym się nie przejmował, natomiast jest też zakładka wdrożenie. Ten kod, bo widzę tutaj pytanie, jak najbardziej można wykorzystać na właśnie podczas rejestracji na education.microsoft.com. Natomiast na office365.oizk.edu.pl znajdziecie link mówiący o tym, jakie jest kilka kroków, żeby wdrożyć usługę u siebie. I też jest tam link do całego takiego szkolenia wideo, gdzie jest pokazane na wyklikach po prostu, co po kolei trzeba zrobić. Więc to powinno też być w razie czego pomocne. O.
Kod można wykorzystać na platformie, przypominam, educationmicrosoft.com. To odpowiadam. Słuchajcie, pytanie jeszcze do Janusza, póki go mamy. Jak ktoś już jest zarejestrowany, to kod mimo wszystko powinien zadziałać i 1500 punktów będzie przyznane. Trzeba tylko tam wybrać odpowiednią opcję, że chce wykorzystać kod promocyjny. Czy będzie SharePoint? Nie, nie będzie o SharePoincie, słuchajcie, bo są Teamsy. A powiem tak, jeżeli faktycznie ustalimy, że następny webinar miałby dotyczyć Teamsów, to Teamsy rozwiązują wiele potrzeb tak naprawdę i w gronie pedagogicznym, i we współpracy z dzieciakami, więc raczej bym się skupiał właśnie na Teamsach, nie na SharePoincie jako takim. Czy w szkole stosowany kalendarz, w sensie stworzony jeden dla wszystkich nauczycieli i widzą, co się dzieje? No to znowuż, zależy właściwie, co chcemy. Kalendarz dzisiaj no może się sprawdzać w specyficznych okolicznościach. Fajnie jest, jak duża część kadry w ogóle prowadzi swoje kalendarze, bo wtedy łatwiej jest umawiać spotkania i inne rzeczy. Oczywiście może być jeden kalendarz, w którym będą wpisane wszystkie spotkania, ale wtedy najwygodniej jest, kiedy go prowadzi na przykład sekretariat szkoły na zlecenie dyrektora, a inni mają go po prostu udostępnionego i mogą sobie go podglądać w widoku swojego kalendarza i widzieć, co się dzieje. Natomiast do takiej współpracy bardziej właśnie Teamsy. To zdecydowanie fajniej wychodzi, bo jeżeli musimy zrealizować jakiś projekt, to tam możemy śledzić postępy, tworzyć listy rzeczy do przygotowania, widzieć, kto za co odpowiada, żeby nie było niedomówień, czy to jest na czas i tak dalej. No ma to dużo fajniejsze zastosowania, więc zależy do czego. Tak, ale nie, że ileś osób prowadzi taki kalendarz wspólnie, tylko mają podgląd do kalendarza prowadzonego właśnie na przykład przez sekretariat. Nie, jeżeli by mieli go prowadzić wspólnie, bo powstaje strasznie duży bałagan. Na pytanie, czy wszyscy chętnie korzystają z Office 365, moja odpowiedź zawsze brzmi nie, a w szczególności nie na początku. Natomiast fajnie jest zaczynać wtedy z grupką osób, któreś z tych usług spodobały, już widzą jakiś potencjał na ich zastosowanie z dzieciakami. I mogę wam tylko z doświadczenia powiedzieć, że chociażby OneNote jest często z taką fajną usługą, chociażby właśnie dla nauczycieli języków obcych, a i sam już nieraz byłem świadkiem, kiedy dzieciaki wymuszały, ponieważ zobaczyły, że jeden nauczyciel zaczął go używać i zaczęły zadawać niewygodne pytania innym, dlaczego nie mają takich materiałów i w ten sposób prowadzonych lekcji z innych przedmiotów albo w innych klasach. Więc trochę tutaj zadziałał, ale z kolei jak ci nauczyciele zobaczyli, jak proste to jest, to sami się przekonywali, że ja już nie muszę kserówek robić, tyle rzeczy przygotowywać, że mogę to zrobić w dowolnej chwili i dzieciaki będą miały to dostępne. Więc to jest bardziej sposób w tą stronę, tak? Na pewno nigdy i nigdzie nie widziałem, żeby to się sprawdziło tak, że wdrożyliśmy i teraz wszyscy hura, to będziemy tego używać z przyjemnością. Zawsze jest jakiś opór, ale to jak z każdą technologią, czy to będą tablety, czy Office 365, to nie ma znaczenia. Ja tylko odpowiem tak do Grzegorza, że rzeczywiście są instrukcje w internecie, jak połączyć to z domeną szkolną. Tam trzeba troszeczkę wpisów do rejestru zrobić, ale jest wszystko fajnie opisane w tej chwili. Ja pamiętam, jak ja wdrażałem Office'a, to wtedy jeszcze w Polsce nie mogłem znaleźć informacji po polsku. Notabene, nie wiem, czy ci Janusz opowiadałem o tym, ale jak ja zakładałem szkołę Office'a, to pukałem wtedy jeszcze do Microsoftu w Stanach Zjednoczonych i tam weryfikowali moją szkołę, a nie nasz polski Microsoft. Natomiast trzeba odpowiednie wpisy dodać do rejestru i wtedy sprawdza Microsoft domenę i później już hula. Tak więc kilka sztuczek i to działa. Dokładnie. A u mnie używam Office'a, słuchajcie, do wymiany dokumentów, do pisania na przykład protokołów, między innymi do przekazywania sobie wszystkiego rodzaju tabelek i innych rzeczy, które oczywiście my, nauczyciele, musimy wypełniać, którego nikt później nie czyta. To tak kreatywnie używacie, tylko kreatywnie. My. A czy to tak mówię z punktu widzenia nauczycielskiego, bo u nas akurat w szkole wszyscy nauczyciele są zobowiązani do bycia w tak zwanej chmurze, czyli właśnie
dzielenia się dokumentami i tak dalej. To też jest ważne w przypadku RODO, prawda, Janusz? Obecnie panującego, że ten obieg dokumentów powinien być bezpieczny. I tak samo, słuchajcie, konto firmowe, jeżeli macie tak zwane konto firmowe, czyli nauczycielskie, to wtedy możecie te dane sobie wrażliwe przesyłać. Na pewno nie z prywatnych adresów e-mail oraz telefonów. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tu masz rację. I Microsoft spełnia wszystkie normy i standardy, jeżeli chodzi także o przechowywanie danych i zabezpieczenie danych, prawda? Bo też pamiętam, jak kiedyś miałem przedstawiać w szkole takie dokumenty, że te dane są bezpieczne. To też jak to RODO u nas szalało i było wdrażane. Zdecydowanie. Tak, no to oczywiście jest... Oczywiście dyrekcja musi być za, ale dyrektyw można przekonać, prawda? Zdecydowanie tak. No musi być jej zgoda, tak, dyrekcji, że no bo to dyrekcja tak notabene odpowiada za usługę i jest, nawet jeżeli to my klikniemy, że zgadzamy się na umowę, to i tak to jest na szkołę, więc tak, dyrekcja musi o tym oczywiście wiedzieć. Wyślemy tam Artura na przykład Rudnickiego, żeby do Iwony przekonał dyrekcję. On tam zaczaruje i zobacz, jeszcze będzie sama się prosić, załóżmy ofisa. Wiecie, to, bo pytania o ulubione w pracy z uczniami, to wszystko zależy od tego, do czego i tak dalej, ale na pewno OneNote Class Notebook, Teamsy, ale Teamsy tam, gdzie już jakby poziom zrozumienia technologii jest wyższy, bo Teamsy łączą te wszystkie usługi, o których opowiadałem i o których nie opowiadałem w jednym miejscu i zaczynanie od Teamsów może zniechęcać, bo jest tego za dużo na raz. Natomiast jak się wchodzi powolutku, to tak jak najbardziej, bo Teamsy dają najwięcej możliwości. Bardzo fajnie się sprawdzają Slayer zamiast kolejnej prezentacji, zamiast kolejnego referatu. Tu można w fajny sposób zaprezentować treści, wykorzystać więcej informacji z internetu, też zrobić to, no dzieciakom się to jako formuła bardzo, bardzo podoba, a dostęp do tego też można ograniczyć, tak, więc to też jest fajne. Właśnie do takich prac typowo uczniowskich. Tutaj masz chyba zamówienie na Gosi na szkolenie. Janusz, to ja proponuję później prywatnie do Janusza napisać w sprawie szkolenia online. Tak, natomiast, jest to takie proste czasowo, ale proszę o dokładnie. Ale to też dobrze doświadczyć. Gosia, nie wiem skąd jesteś, bo nie podglądałem, natomiast niektóre ODN-y... O, Gosia ze Szczecina, proszę bardzo, to tak jak mentor. To wyślemy kogoś z mentora, przyjedzie i przeszkoli. Ewentualnie jak ja będę w Szczecinie, to zajrzę do ciebie, jak wcześniej Janusz nie da rady. Natomiast słuchajcie, jest także niektóre ODN-y i Centra Doskonalenia Nauczycieli współpracują z Microsoftem i prowadzą takie szkolenia za darmo, z których można skorzystać. Tak jest na przykład w moim regionie, czyli w Kielcach, tak, gdzie między innymi Artur właśnie Rudnicki wspomniany z Radomia prowadzi takie szkolenia właśnie w Eszczelenie, czyli w Kielcach. Tak, i generalnie tam można się kontaktować za nią trawką akurat pod tym kątem. Natomiast też, w Warszawie u nas w ośrodku jak najbardziej zapraszamy też informacje na podanej przeze mnie stronie office365.izk.edu.pl. Można znaleźć w Siedlcach też. Darek właśnie pisze, że tak, można. Pozdrawiamy Darka. Więc tak, warto poszukać u siebie. W Radomiu w ogóle można, tak? Bo nie zapominajmy, w Radomiu oczywiście można się przeszkolić. Tam jest Łódzkie też Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia też. Praktycznego. Także więc jak najbardziej. Ale ogólnie to zapraszam na warsztaty do Janusza, tak więc wiem, że Radomiusz jest wyprzedany. Nie wiem, gdzie dalej będziesz poza Radomiem. Natomiast tak, w Radomiu, jeżeli ktoś się zapisał na konferencję w Radomiu, już nie mam ściągi, więc nazwy nie powtórzę, to słuchajcie, ja tak zaproszę przy okazji na warsztaty do Janusza i na prelekcję do Janusza. Oczywiście na warsztaty z programowania do mnie, ale także... Mamy tu uczestniczkę na łączu, która zaraz nam pomacha, Karli Tanek, będzie prowadziła warsztaty
między innymi z mobilnej pracowni przyrodniczej i do niej też zapraszamy na warsztaty nowoczesne. To kto? Darek przygotował się tak, no kto by to wszystko czytał? Konferencja Radom. Niestety Radom wykupiony, ale już teraz też na przyszły rok was zapraszam. Czy do Opola zawitamy? Tego nie wiem, bo nie wiem, co jest w Opolu. Wiem tylko, że w Opolu to seminarium jedno z programowania jest. Kiedy ruszą zapisy na warsztaty? Takie pytania to musielibyśmy zadać Arturowi, ewentualnie Łukaszowi, bo oni prędzej wiedzą, ale zapewne niebawem. Słuchajcie, my chętnie przyjedziemy, jeżeli będzie jakaś okazja, tak myślę. Dokładnie, ale wiem, gdzie jest jeszcze miejsce, gdzie możemy zaprosić zlot innowacyjnych nauczycieli w Ustroniu, tak? Tak. 6-7 grudzień. Zapewne będziemy też na Kasku, ale to już następny rok, okolice kwietnia. Ja zapraszam na majowe mrozy w Warszawie, no, ale to już będzie maj w przyszłym roku, ale trochę spotkań będzie. Janusz, bo my się spotkamy wcześniej. Gdzieś w lutym, tak sądzę, ponownie, więc wtedy będziemy zapraszać na maj. Na kolejne wydarzenia. Przy okazji Teamsów. Dobrze, słuchajcie, tak więc ja przypominam, że możecie śmiało pytać także na naszej grupie dedykowanej Aktywna Tablica, tam będziemy starali się odpowiadać również na kwestie związane z Microsoftem. Januszowi za dzisiaj już bardzo dziękuję, bardzo miło się ciebie słuchało i mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć ponownie już w nowym roku kalendarzowym. Ja was zapraszam za 2 tygodnie, bo wyjątkowo przyszły poniedziałek, słuchajcie, to jest ten jeden z niższych poniedziałków, kiedy mnie z wami nie będzie, bo to święto. Tak więc poświętujmy sobie wszyscy. Widzimy się za 2 poniedziałki z Asią, czyli naszym zakręconym belfrem, która oczywiście pokaże nam, jak kreatywnie spędzać czas na języku polskim. I tych, którym udało się w Radomiu, zapraszam, dostać do Radomia, zapraszam na nasze warsztaty moje i Janusza oraz nasze prelekcje, bo obydwaj mamy prelekcje w Radomiu, a ze wszystkimi innymi do zobaczenia online. No i pamiętajcie o Ustroniu, także jeżeli ktoś chciałby pojechać w góry w grudniu, być może będzie śnieg, to też jest dobra okazja, bo Ustroń jest fajny, prawda Janusz? Fajny jest. Dobra, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za 2 tygodnie.